że ja sobie świetnie wyobrażam, z całym szacunkiem, Lecha Wałęsę w kontuszu, nie z siekierką, tylko z karabelą, jako posła na Sejm, jako uczestnika sejmiku, który w walce o mandat poselski bigosuje swoich konkurentów. Zgoda? Tylko... Ale słuchaj, wydaje mi się, że ty z tradycji politycznych szlachty wyławiasz tylko momenty ujemne. Nie. Swego czasu, jak była afera Watergate, nie nadano jej żadnego rozgłosu w nieistniejącym już dzisiaj, chwała Bogu, Związku Radzieckim. Dlaczego? Dlatego, że zdanie założono nielegalny podsłuch w kwaterze opozycji było tam zdaniem pustym politycznie. Każda opozycja jest z natury rzeczy nielegalna, tym bardziej gdyby miała kwaterę. Wiadomo, że trzeba by ją przenieść do gułagu. Tam sobie może obradować. Ale chwileczkę, pozwól. Otóż do czego prowadzę? Do tego, że moja teza od dawna jest taka, iż w warunkach XIX wieku pełnym blaskiem zagrały przyrodzone wady w naszym pojmowaniu, czy może w twoim, tylko szlachty. Mianowicie poczucie, przekonanie, że opozycja polityczna jest świętym obowiązkiem obywatela, bo każdy król będzie dążyć do zdławienia jego wolności, trzeba mu bardzo patrzeć na ręce. Wiadomo, trudno, musimy mieć króla, ale trzeba go pilnować. Po drugie, że władca musi być wybierany wolą całego narodu w bezpośredni, który pan profesor tak chwalił, w głosowaniu. Wobec czego ci władcy, którzy przyszli z zewnątrz, byli tym bardziej znienawidzeni, bo oparli swą władzę na bagnetach wyłącznie. Nikt się szlachty nie pytał o to, czy ona chce mieć tę władzę. Dalej, że wszelkie życie polityczne, które jest nacechowane samodzielnością, jest czymś godnym pochwały, natomiast życie polityczne w warunkach zaborów musiało być albo serwilistyczne, albo zupełnie stłumione. Innymi słowy, sądzę, że mimo wszystko tradycje szlacheckie przyczyniły się do tego, żeśmy w tym okresie zaborów zachowali dużą niezależność. Tak, no to jest teza Maurycego Mochnackiego właśnie. Panie profesorze, ja zawsze twierdzę, większość odkryć w humanistyce wynika z nieznajomości wcześniejszej literatury przedmiotu. Tak jest. Nie tylko w humanistyce. Państwo pamiętają, co mówił Karol Iżykowski, że Polska to jest taki dziwny kraj, gdzie wszyscy chodzą po ulicach z wyważonymi drzwiami na plecach. Bardzo. Ale ja bym jeszcze tutaj dodał do tego, że jeżeli ja cytuję te przykłady warcholstwa polskiego w XIX i XX wieku, aż po nasze czasy, to właśnie po to, żeby pana profesora tezę wzmocnić. Bo te możliwości działalności politycznej w warunkach swobody, swobody stowarzyszeń, swobody słowa, swobody druku, trwały krótko, bo nawet przecież ta emigracja nie mogła się długo nimi cieszyć, a tym bardziej w Polsce ta demokracja trwała w XX wieku bardzo niedługo. Nasza także jest jeszcze bardzo młoda. Ona wcale nie jest demokracją gnijącą, jak ktoś kiedyś pisał niedawno. Ona po prostu jeszcze jest niedorosła, niedojrzała, bo do takiego pełnego rozwoju demokratycznej kultury politycznej, także obywatelskiej partycypacji, trzeba po prostu czasu. Trening demokratyczny musi trwać. Ale panie profesorze, to mi przypomina znane zdanie, że faraonowie okropnie uciskali ludność, ale historia jest sprawiedliwa. Nie minęło parę tysięcy lat i ich władza została obalona. Otóż my naprawdę nie mamy tyle czasu, ale ja bym się zapytał wobec tego pana, czy pan mi może wskazać poważniejszą emigrację polityczną z kraju jakiegoś dojrzałego, równie jak Polska, która by nie była ze sobą skłócona i nie wysuwała coraz to nowych kandydatów na liderów, stanowiła jakiś monolit? Nie. Oczywiście. No. W ogóle demokracja nie lubi monolitów, więc to nie mówmy o monolitach, tylko mówmy o tym, żeby nie przekraczać pewnego poziomu konfliktów, sporów, wtedy one przybierają charakter warcholski. No jednak, szczerze mówiąc, jeśli porównamy emigrację polską w Londynie z emigracją nieliczną, francuską, różnica jest kolosalna. Ale w jakim okresie? Właśnie po 1939 roku, po 1940 roku.
No, ale oni wtedy nie mieli wyboru właściwie. Przy czym rzecz ciekawa, że generał Sikorski przy tym wszystkim, co się działo w polskim środowisku londyńskim, a co było bardzo dla niego nawet nieprzyjemne, odczuwał niesłychaną wyższość w stosunku do owych emigrantów francuskich z generałem de Gaulle'em na czele. W pamiętnikach Kajetana Dzierżykraja Moraskiego jest wyjaśnienie tego. Moraski był ambasadorem Polski przy takim Komitecie Narodowym de Gaulle'a. No i kiedyś ośmielił się zapytać generała Sikorskiego, dlaczego on tak lekceważąco traktuje generała de Gaulle'a, który w końcu jest reprezentantem Wielkiej Francji. Na co generał Sikorski popatrzył ze zdumieniem: mój panie ambasadorze, no jakże to? Przecież ja jestem generałem broni, a de Gaulle jest generałem brygady. No niestety nie widzę w drugiej połowie XX wieku polityków na tę skalę, jacy istnieli przedtem. Nie wiem, fatum dziejowe. Nie tylko u nas. Nie tylko u nas, ale proszę wziąć, 35 umiera Piłsudski, 36 umiera Daszyński, 39 umiera Dmowski, 45 umiera i co dalej? Nie ma. No tak. Jest posucha, ale to nie tylko u nas. Pocieszmy się, że w innych krajach demokratycznych także wielkich liderów jakoś nie obrodziło. Proszę Państwa, ja bym może jeszcze na chwilę wrócił do mojej myśli, właściwie niedługo powinniśmy już zmierzać do końca. Do takiej myśli, że owa partycypacja obywatelska, która jest potrzebna w demokracji, ona może mieć czasem charakter anarchiczny. To jest właśnie ta przymieszka anarchii w systemie demokratycznym pożyteczna i potrzebna. Otóż wspomniany przed chwilą Raymond Aron, którego miałem szczęście jeszcze poznać, on zmarł 20 lat temu. Otóż on miał taką przewrotną tezę, że skoro w najbardziej demokratycznych i najbardziej liberalnych państwach świata rządy jednak gwałcą i czasem nawet na sporą skalę podstawowe prawa człowieka, niekiedy w sposób, który przypomina działania rządów różnych republik bananowych, to takie zjawisko może nawet ma pewne zalety. Mianowicie, w każdej społeczności istnieje pewien potencjał buntu, kontestacji. I ten potencjał w krajach demokratycznych wyładowuje się właśnie przeciw takiemu naruszaniu praw człowieka przez demokratyczne i liberalne rządy. I to dobrze, bo ludzie mogą się buntować, ale w słusznej sprawie. Otóż, ponieważ jest taka moda dzisiaj na wzorowanie się na Stanach Zjednoczonych Ameryki, przykład idzie z góry, pan prezydent jest przecież ogromnie proamerykański. Otóż chciałbym zaproponować naszym politykom, żeby przyjrzeli się tej demokracji amerykańskiej, która już półtora wieku temu wymyśliła taką przymieszkę anarchii w systemie demokratycznym. To się nazywa obywatelskie nieposłuszeństwo, prawda? To wymyślił taki Amerykanin, co się nazywał Henryk David Thoreau, i to do dzisiaj jest pewna instytucja kwestionowana przez ortodoksów pozytywizmu prawnego, ale która się sprawdza. Sprawa protestu przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko segregacji rasowej na południu. Otóż idea obywatelskiego nieposłuszeństwa jest przecież czysto anarchiczna, bo to jest publiczne, świadome, zbiorowe naruszanie prawa, którego celem jest zaprotestowanie albo przeciwko złej polityce rządu, widzę wojna w Wietnamie, albo głupiemu, niemądremu ustawodawstwu, widzę ustawodawstwo segregacyjne w Stanach Południowych. No i to się, proszę Państwa, sprawdza. Ja myślę, że nieposłuszeństwo obywatelskie w dobrze zorganizowanej, stabilnej demokracji jest koniecznie potrzebne, zwłaszcza dzisiaj. Kiedyś było mniej potrzebne, no dlatego, że zadania państwa liberalnego w XIX wieku były dużo mniejsze. Dzisiaj państwo steruje wielkimi procesami socjoekonomicznymi. Dzisiaj ma zadania znacznie rozleglejsze. No i teraz proszę popatrzeć. Kiedyś
wierzono, że w systemie demokratycznym nie mogą powstawać głupie i niesprawiedliwe ustawy. Dziś już wiemy, że tak nie jest, że one mogą powstawać. Na Wiejskiej nas o tym przekonują. Powtórę. Dzisiaj wiemy, że te niemądre i niesprawiedliwe ustawy mogą być znacznie szkodliwsze niż 150 lat temu, bo mogą powodować nieobliczalne szkody ekonomiczne, kulturowe, ekologiczne i jakieś tam jeszcze. I w tej sytuacji protest obywatelski, nie taki, jaki proponuje pan Leper, dlatego że civil disobedience jest z założenia protestem bez użycia przemocy, bez gwałtu i powtórę, obywatelskie nieposłuszeństwo zakłada, że uczestnicy takiego procesu z góry przyjmują odpowiedzialność za swoje czyny. Przyjmują jako oczywiste, że zostaną za to ukarani. Tego w Leperiadzie przecież nie było ani pierwszego, ani drugiego. Otóż pod tymi warunkami ten element anarchii w demokratycznym społeczeństwie jest bardzo pożyteczny, bo jednak uświadamia rządzącym, że prowadzą głupią politykę albo wydają głupie ustawy. Jednak w Stanach Zjednoczonych i w pierwszym i w drugim przypadku i segregacji rasowej i wojny wietnamskiej masowe zjawisko takiego anarchizmu, jaki się tam nazywa obywatelskie nieposłuszeństwo, no, okazały się przydatne. Wobec tego może ta lekka domieszka anarchii w demokratycznym życiu, stabilnej demokracji, podkreślam, stabilnej demokracji, może jednak rzeczywiście jest pożyteczna. Panie profesorze, ja słucham pana z rosnącym niepokojem. W okresie pierestrojki w Rosji ukazała się karykatura w Panczu, gdzie Marks patrzy z zadumą na to, co się dzieje w Rosji, w jakim stanie jest i mówi, panowie, ja tylko sobie tak fantazjowałem. Otóż proszę państwa, naprawdę idea obywatelskiego nieposłuszeństwa może być rozumiana w warunkach polskich jako wezwanie do niepłacenia podatków, do niesłużenia wojsku, do niesłuchania żadnych dekretów i tak dalej wydanych przez rząd. Nie, ja po prostu uważam, że nie jesteśmy jeszcze w stabilnej demokracji. Ja po prostu się bo obawiam, tylko nie obraź się za to, Janku, co powiem, że w ten sposób byśmy szerząc, propagując ideę obywatelskiego nieposłuszeństwa, zresztą na marginesie powiem, że to z tym jest tak jak z alkoholem. Są ludzie, którzy mają niską tolerancję na alkohol i wysoką. My mamy jeszcze niską tolerancję na tego rodzaju hasła. Otóż muszę powiedzieć, że w ten sposób tworzymy teoretyczną podbudowę ruchu zwanego leperyzmem. Oni tęsknią do tego, żeby ktoś wreszcie w teorii im to ujął, bo oni na ogół potrafią tylko mówić bezpośrednio i wychodzić na szosę. Ja obawiam się tego. No więc po pierwsze, od razu zgadzam się z tym, że u nas jest to instrument ryzykowny ze względu na to, iż ta demokracja nie jest jeszcze stabilna. Powtórę, chciałem powiedzieć, że jednak pana Lepera ja nie podejrzewam o taką spolegliwość, aby był skłonny zrezygnować z gwałtownych gestów, a to jest założenie obywatelskiego nieposłuszeństwa, że ono wyrzeka się przemocy, a powtórę, że z całkowitą pokorą podda się potem konsekwencjom prawnym swoich działań. Po Leperiadzie 98 roku różni wysoko postawieni politycy sami prosili nasze sądy, aby nie karać uczestników tych blokad. To jest właśnie znowu dowód, w jakim stanie jest nasza demokracja. Ale apostołem niesprzeciwiania się złu był niejaki Lew Tołstoj. I boję się, że on przygotował między innymi teoretyczny grunt pod sukcesy rewolucji bolszewickiej. Oczywiście, niech pan weźmie całą literaturę wielką rosyjską na przełomie XIX i XX wieku. Głosi bezsens życia i to, że inteligencja powinna myśleć o jakimś wyśnionym kraju, zamiast zajmować się praktycznymi rzeczami. No naprawdę to było obezwładnianie, to było rozbrajanie duchowe właśnie w imię tego, co głosił Tołstoj. Tołstoj przecież bardzo stanowczo protestował przeciwko stosowaniu przemocy i gwałtu, przeciwko złemu systemowi społecznemu. I oczywiście od razu wobec tego doprecyzuję. Obywatelskie nieposłuszeństwo jako pewien element anarchii w demokracji jest możliwe tylko wtedy, kiedy demokracja jest już
porządnie ustabilizowana. Co więcej, tylko w demokracji takie obywatelskie nieposłuszeństwo jest skuteczne, bo w systemach autorytarnych czy, broń Boże, totalitarnych nie przynosi ono oczywiście żadnych rezultatów. Drugim takim wielkim apostołem był tu, jak wiadomo, Mahatma Gandhi. Otóż kiedy w 1943 roku bardzo już stary Mahatma dowiedział się, że w Europie Niemcy tępią Żydów, to zapytał, a dlaczegoż oni nie zastosują biernego oporu, satyagrahy, dlaczego nie użyją obywatelskiego nieposłuszeństwa? Bo Gandhi świetnie stosował zasady civil disobedience, najpierw w południowej Afryce wśród Hindusów, potem w samych Indiach. Po prostu dlatego to było skuteczne, bo miał do czynienia z brutalną, ale jednak cywilizowaną administracją kolonialną brytyjską. No a sami Państwo przyznacie dowód takiej naiwności politycznej, że się Żydom pędzonym do obozów zagłady proponuje satyagrahę, no jest dosyć żenujący. Więc ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego wszystkich trudności, jakie wprowadzenie takiego elementu anarchii do demokracji wywołuje. No ale chciałem po prostu powiedzieć, że to nie jest tak, że w systemie demokratycznym ani grama anarchii być nie może.